Marcelina Szwed-Ziemichut. Rahim Black. Jedziemy z tematem. Czemu mają służyć personalne tokeny? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką masz wizję. Bo mogą być personalne tokeny takie, jak Rahim oferuje, czyli udziałowy personalny token, gdzie Rahim chce, żeby za danym tokenem stała realna wartość. Dobrze mówię. Tak. Natomiast są też takie tokeny, które możemy trochę potraktować jak voucher, albo takie tokeny, można powiedzieć, lojalnościowe, gdzie ktoś emituje swój token i chce zaangażować swoją społeczność. W zależności od tego, co chcesz ludziom dać, to tym może być twój token i w taki sposób on może zostać kształtowany. A co uważacie o zarzutach, które powiedział Rafał Załoski na temat tego personali, że one tak jakby nie mają pokrycia? No właśnie, my się z tym zgadzamy. Większość tokenów personalnych nie ma pokrycia w realnej wartości, a Rahim Coin ma, dlatego że Rahim Coin jest udziałowym tokenem personalnym, który oznacza pośredni udział w jego biznesach, który on tworzy, i ten udział jest zamieniany w dywidendy, które są wypłacane posiadaczom tego personalnego tokena. Używam teraz języka instrumentów finansowych, ale ten język instrumentów finansowych zostaje zamieniony w regulamin i white paper, gdzie dostosowujemy przepisy prawne tak, aby można było urzeczywistnić ten pomysł. Czyli po prostu największym problemem udziałowych tokenów personalnych jest wypłacanie dywidend, a innych tokenów jest to, że one właśnie nie przestawiają tej wartości. Ale to też jakby nie przekreśla tych innych personalnych tokenów, to po prostu zależy od tego, jakie funkcje chcesz nadać swojemu tokenowi i co chcesz z nimi zrobić. Jedni mają taką wizję, inni mają taką, więc... I tak naprawdę nie wiemy, w jaką stronę to pójdzie. Gdyby ktoś 20 lat temu pomyślał, że dzisiaj będzie taka ekonomia lajków i ludzie będą wydawać mnóstwo pieniędzy na marketing, żeby mieć dużo lajków pod postami albo dużo wyświetleń na YouTubie, to by też ktoś kazał się puknąć w głowie. Więc teraz nie wiadomo, czy my oferując token udziałowy, nie robimy coś bardzo, powiedziałbym, konserwatywnego, jakim jest przeniesienie udziałów z giełdy papierów wartościowych do blockchaina. Być może te inne tokeny, które dzisiaj wydawałoby się nie przedstawiają wartości, jednak wartość przedstawią. Nie wiemy, jak będzie, ale Rahim Coin też nie wyklucza, że może być też payment tokenem, utility tokenem i każdym innym, ale w moim wypadku jest to token multiprzedsiębiorcy, który potrzebuje inwestorów, aby rozwijać kolejne startupy. To też musimy pamiętać, że emitując personalny token, określamy, co chcemy ludziom dać, co ma iść za tym tokenem. Nie ma problemu, żeby to ewoluowało w czasie. Z rozwojem technologii, z rozwojem prawa, każdy, kto wyemitował swój token, może powiedzieć, ok, chcę dać więcej ludziom, którzy te tokeny mają. Więc te tokeny będą prędzej czy później też ewoluować. A w kontekście ewolucji prawa, widziałem zdjęcie, jak zbieracie się do KNF-u, jak wyglądała współpraca z KNF-em? Na początku mnie straszono, że smutni panowie już po mnie idą i wtedy pojawił się komentarz Marceliny i Marcelina uświadomiła mi, że tak naprawdę do KNF-u można pójść, najlepiej pójść, zanim oni przyjdą do nas. Więc poszliśmy do KNF-u. Marcelina opracowała kilka fantastycznych koncepcji, o których chyba najlepiej sama powie. Jeżeli chodzi o to pójście do KNF-u, mamy fajne opcje. Prawo też się zmieniło właśnie po to, żeby wspierać osoby, które są innowacyjne. Możemy iść do tak zwanego Innovation Hubu, wziąć udział w tym Innovation Hubie, gdzie spotykamy się z pracownikami KNF-u, z urzędnikami, pokazujemy, jaki mamy pomysł, jaki mamy plan na nasz biznes i wtedy wspólnie dyskutujemy o tym, gdzie są jakieś ryzyka i co należałoby zmienić. To jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że możemy po prostu poprosić o formalną decyzję i na to składamy wniosek i czekamy 30 dni, aż KNF powie nam, co on o tym sądzi, czy na przykład to, co chcemy zrobić, będzie regulowane, czy też nie. W planach jest też stworzenie sandboxa, czyli takiego środowiska regulacyjnego, gdzie będziemy w dużym uproszczeniu testować nasze produkty na żywym organizmie, czyli na ludziach, ale pod czujnym okiem KNF. Więc tutaj też regulacje się tworzą, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast mamy coraz więcej możliwości, gdzie widać tą współpracę urzędników z startupami. Zaczęło się dobrze jak nigdy, ale skończyło się niestety jak zawsze. Na początku było super, teraz niestety długo czekamy, ale są też inne koncepcje, które są potwierdzeniem, są pewnym wyjątkiem od reguły i tutaj są też pomysły na to, żeby jednak przyspieszyć te innowacje poprzez po prostu pominięcie KNF-u. I tutaj są koncepcje związane z zastrzeżeniem marki osobistej, a także te wyjątki związane z prywatną sprzedażą do 149 inwestorów. Także koncepcji jest kilka, nie wiemy, która jest najlepsza. Będziemy eksperymentować. Wszystko się tworzy.
Czyli na chwilę obecną można powiedzieć, że rynek tokenów w Polsce jest dynamiczny i że to wszystko będzie się jeszcze rozwijać. Zdecydowanie rynek tokenów jest dynamiczny, bo każdy myśli, jak wykorzystać ten token, bo nie oszukujmy się, tokeny personalne i też tokeny firmowe dają niesamowite narzędzie do, po pierwsze, angażowania ludzi, angażowania swojego community, swoich followersów, swoich współpracowników, ale także dają niesamowitą okazję do zdobycia finansowania od ludzi, którzy normalnie nie mieliby takiej możliwości, żeby nas wesprzeć. Więc to są nie tylko tokeny personalne, udziałowe, ale też tokeny firm. Natomiast ja jako Rahim Coin, teraz inicjujący również giełdę marek osobistych, skupiamy się na tych personalnych tokenach, w których człowiek jest ważniejszy niż jego firma. Przykładowo, nie wiem, zawód prawnika, zawód artysty, multiprzedsiębiorcy, lekarza czy dietetyka, to są zawody, gdzie bardziej powinno się inwestować w ludzi niż w ich firmy. I tu widzę możliwość, żeby tokenizować te osoby, bo one nigdy by raczej do giełdy papierów wartościowych trafić nie chciały. To jest dla nich ciekawa alternatywa. Czy kupując Rahim Coiny jako użytkownik, co zyskuje, tak w skrócie? Przede wszystkim lokujesz swój kapitał w czymś, czego wartość może rosnąć, a nie maleć tak jak fiducjarnych pieniędzy. Druga sprawa to jest obietnica dywidendy. Ja jako człowiek zarabiam. Firmy, większość firm na giełdach papierów wartościowych są niedywidendowe. To jest potwierdzone. Natomiast w tych niedywidendowych firmach, na przykład bankach, prezesi zarabiają duże pieniądze. Człowiek musi zarabiać, bo inaczej by nie przeżył. Ja zarabiam i ja tymi zyskami dzielę się z tobą. Czyli ty, kupując mój token, kupujesz udział w moich zyskach, a także zyskach z moich firm. To wszystko jest zapisane w picie. Można powiedzieć, że wartość człowieka to jest mierzona wartość jego PIT-em. Trzecia rzecz to jest to, że tym Rahim Coinem można na giełdzie obracać. Czyli po prostu go kupić taniej i, mam nadzieję, drożej sprzedać. I jeszcze ostatnie pytanie. Wspomniałeś, że prawnicy też mogą się tokenizować. Marcynia, czy przewidujesz tokenizację swojej Nie wykluczam, też? Nie wykluczam tokenizacji. To wszystko w takim razie. Dzięki, Piona.